Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam urządzenie diagnostyczne marki Kingbolan S6. W etui znajduje się instrukcja, urządzenie, które ma złącze bezprzewodowe, wkładane od dołu oraz kabel zasilający. I tyle. Funkcje i działanie pokaże Wam Łukasz w dalszej części filmiku. Ostatnio Wam pokazywałem Lunch'a, do którego macie jeszcze u mnie na kanale link z rabatem. Powiem Wam, że używam go cały czas, bardzo dobrze się sprawdza. I macie pod ostatnim filmem, właśnie z tym Lunch'em, macie też link z kodem rabatowym. Powiem Wam, że te rabaty się zmieniają, musicie sobie popatrzeć, jaka jest cena, a na pewno będzie dużo, dużo tańszy niż u nas. Teraz Wam pokażę troszkę inne urządzenie Kingbolan. Powiem Wam, że to jest ten sam producent. Lunch ma u nas dobre opinie, po prostu jest bardziej rozreklamowany. Ta firma dopiero, znaczy nawet nie ta firma, tylko z tą nazwą dopiero wchodzą na rynek. Dlatego cena jest dużo lepsza. Znaczy cena jest dużo lepsza takich samych modeli. Ten model akurat jest troszkę wyższym modelem od tego. Dlatego jest troszkę droższy. Ale powiem Wam, że też dostaniecie link z kodem rabatowym do niego. Sobie go włączymy. Nie wiem dokładnie jeszcze jaka będzie cena, jaki będzie ten rabat. Ale jak wejdziecie przez ten link, to na pewno go kupicie dużo taniej. I słuchajcie, nie słuchajcie jakichś głupich opinii, że te urządzenia, które są na Polskę czy na Europę, które są u nas kupowane, są jakieś lepsze, a sprowadzane są gorsze, bo to jest naprawdę to samo. Te urządzenia do mnie przyszły normalnie, bo na opakowaniach jest produkcja Europa. Także to jest tylko wymysł sprzedawców, którzy to u nas sprzedają, że po prostu mają niby lepsze, mają to samo, tylko że po prostu na tym zarabiają. Z tych linków możecie sobie wejść bezpośrednio na producenta i tak samo na jedno, tak samo na to, jak na to urządzenie, możecie wybrać sobie też inne urządzenia z ich strony. Wysyłka jest, o ile dobrze pamiętam, aż z Hiszpanii była. Przyszło mi to w ciągu 2-3 dni. Nie macie żadnej rozsłania, nie macie nic. Jak widzicie, menu się troszkę różni. No tu już widzę, że aktualizacje są nowe, 22. I tak, to urządzenie macie z aktualizacją dożywotnią. Czyli cały czas macie aktualizowane. Kupujecie go, rejestrujecie na siebie. Macie instrukcję obsługi, macie jak to zrobić, macie kod. Twoje hasło, ustawiacie sobie to hasło, wpisujecie, rejestrujecie je na siebie, no i macie już dożywotnie aktualizację. Teraz tak, czym one się różnią? Podstawową rzeczą ten model jest na kablu. Powiem Wam, że dla niektórych to nie będzie przeszkoda, na pewno jest dużo łatwiej, jeśli mamy osobną wtyczkę. Jak widzicie, kostka OBD jest wpinana z dołu. Wyciągamy złącze, naprawdę działa to super, tu w garażu. Wpinam sobie to do auta nawet, które stało na zewnątrz. Komputerek mam w garażu i bez problemu się z tym łączę, robię co chcę. A to Wam zaraz jeszcze później pokażę. Jeśli chodzi o obsługę, wydaje mi się, że ten jest prostszy w obsłudze, ma prostsze menu. A co na pewno, ma dużo więcej funkcji od tamtego. Możecie sobie wejść. O, teraz mam nadzieję, że to będzie widać w tym świetle. Tu naprawdę macie dużo ustawień, macie tak samo ABS, czasowanie, akumulator, adaptację, DPF, macie tak LDR, immobilizer. Z immobilizerem wszystkiego nie możecie zrobić, czy nie możecie sobie tam dokodować jakichś nowych kluczy. Z tego co mi się udało dowiedzieć, bo nie bawiłem się jeszcze tym tak szczerze, jeśli macie swój kod, to możecie go przypisać do innego klucza. Możecie sobie zmienić język w aucie, jeśli jest taka możliwość w waszym samochodzie. Macie serwisy olejowe, ustawianie i wpisywanie kodów wtryskiwaczy. W tamtym tego nie było, tu sobie to możecie zrobić. Akurat teraz mam auto niepodłączone, a później sobie przejdziemy do auta zaraz. Co tu macie? Jeszcze licznik, ustawienia siedzeń, ustawienia solarnego dachu czy coś takiego. Powiem Wam, że w żadnym aucie nie mam, także tego też nie testowałem. Możecie sobie wyłączyć start-stop. Mamy opcję regulacji i adaptacji zawieszenia. Czujniki kół,
ciśnienia w oponach. Tu mamy coś z drzwiami. Opony, w niektórych samochodach można przypisać rozmiar opon, rozmiar kół, żeby Wam później licznik nie ciulał. Jeszcze się tym dokładnie pobawię. Hamulce, światła, jakbycie ABS, jest tyle troszkę. W tamtym jest dużo mniej tych opcji. Ten model jest droższy, ale możecie z nim zrobić dużo więcej. Tu na przykład macie aktualizację. I powiem Wam, że niedawno reaktualizowałem. Było pobranych 118 aktualizacji i już widzę, że jest 9 nowych. Także te aktualizacje są naprawdę bardzo często. Tu zresztą jest to samo. Bo tak jak Wam pokazywałem, już są 22 nowe aktualizacje w tym. Dobra, powiem Wam tak. I tak widzicie, menu jest po polsku. Jest nawet fajnie przetłumaczone. W tamtym widziałem, że niektóre były jakieś małe takie błędy w tłumaczeniu. To jest dużo lepiej przetłumaczone. Też mamy dostęp do internetu, możliwość drukowania. Co tu jeszcze jest? Możemy sobie zrobić zrzut ekranu. Możemy też nagrać sobie ekran, to co robimy. Możemy to nagrać, później sobie to zgrać. Informacje o naprawie. Trzymać tak, wyszukiwarkę Chrome. Menadżer plików, biblioteka kodów usterek, tak jak mówiłem, filmy, które są nagrywane. Także on Wam to wszystko zapamiętuje, bibliotekę kodów usterek też zapamiętuje. Naprawdę jest to urządzenie troszkę droższe, znaczy troszkę, no jest droższe. Bo z tego co na obecną chwilę wiem, to ono będzie kosztowało chyba niecałe 1000 zł, czy coś koło 1000. Ale i tak, jeśli macie parę samochodów, aktualizacje macie bezterminową, czyli tak Wam się to urządzenie zwróci, bo teraz za diagnozę trzeba zapłacić pewnie około 100 u mechanika. Kupujecie sobie takie coś raz na parę lat i macie święty spokój. Jeśli ktoś nie potrzebuje tych adaptacji w trysku, które ustawiania, możecie sobie kupić lunch'a, wtedy wychodzi troszkę taniej. Też działa. W zestawie jeszcze mamy kabel do ładowania. Bo tak niektórzy może wiedzą, to urządzenie jest ładowane z OBD. Ale też możemy sobie go naładować, też mam w zestawie kabelek. A to się już ładuje przez kabel USB. No i oczywiście łączy się przez Bluetooth, sieć Wi-Fi. Dobra, zaczniemy sobie może od BMW. Włączam zapłon. I teraz tak, damy sobie szukaj, skanuj. Wybieramy BMW, mam nadzieję, że coś widać. O, teraz może lepiej. Damy sobie BMW. Kostka pikła, to znaczy się połączył. No już mamy połączone. Teraz damy sobie automatyczne skanowanie. Powiem Wam, że ten dotyk tu też w miarę fajnie działa. Kurde, mam nadzieję, że coś widać. Odczytał sobie WIN. Może teraz będzie lepiej. No teraz się łączy. Dobra, mamy odczytany WIN, przebieg w kilometrach, model. Tu mamy datę produkcji 2010. Jaki mamy silnik? Takie podstawowe pierdoły. Dobra, damy sobie następny. No, mamy wyłączyć zapłon. Chwila. No, poczekamy. Mam nadzieję, że coś widać. Może Wam to troszkę przybliżę. Dobra, teraz mamy na przykład szybki test, skanowanie systemu, możemy sobie wybrać system, możemy sobie dać skanowanie systemu albo szybki test wszystkich systemów. Mamy też tłumaczenie, musimy mieć połączone wtedy Wi-Fi, no i możemy sobie przetłumaczyć to co chcemy. Tak widzicie, zaczął skanować system. Kurde, o. Teraz chyba to widać. Mamy postęp 57-60%.
Już widzę, że jakieś błędy są. W sumie w tym auci to nic nowego. No i teraz tak, możemy sobie sprawdzić, co to jest za błąd. Czujnik ciśnienia spalin, powiem wam, nie wiem, mam go praktycznie od początku, jest wymieniony, cuda z nim są. Następny. Awaria przedniego monitora, nie wiem, o co chodzi. Mamy jakieś dwa błędy. Jakiś czujnik od klimatyzacji. Powiem wam, że chyba jakiś akumulator chyba odpinałem i możliwe, że temu są te błędy, bo z tego co widzę, to mi tu wszystko działa. O, wywaliłem błąd czujnika zaparowania szyby i powiem wam, że na przykład na innych komputerach, na innych tych skanerach nie miałem tego błędu, czyli widocznie ten skanuje to dużo dokładniej. Ale dobra, damy sobie wyczyść błędy. Teraz mamy czyszczenie błędów wszystkich. Powiem wam, że w miarę szybko to się dzieje. Czym nowsze auto, tym to lepiej działa. Nie ma co się oszukiwać. Błędy wykasowane. Dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tak by ci udało się wykasować błędy. Cofniemy się z tego. Kurczę, mam nadzieję, że coś widzicie. No, informacja, żeby odpiąć wtyczkę, żebyśmy jej nie zapomnieli zostawić, żebyśmy jej nie zostawili w samochodzie. I teraz tak, tu mamy informację o naprawie. Możemy sobie wejść w konserwację. Powiem wam tak, niektóre rzeczy trzeba pościągać, aktualizacje, żeby wam działały do danego samochodu. Możemy sprawdzić DPF. Tak szczerze nie wiem, czy ja tu ściągałem, chyba nie. Zobaczymy, czy to zadziała. Ubieramy BMW. Włączamy. Dobra, zapłon włączony. Wyskoczył nam win. No, chwilę jeszcze potrwa. O, przed. Możemy dać sobie automatyczne skanowanie. Regeneracja. DPF-a. No i tak widzicie, połączył się bez problemu z tym moim DPF-em. Także nie ma źle. Mamy instrukcję, jak to zrobić. Instrukcję, jak go zregenerować. Możemy wymusić regenerację. Powiem wam, że ja tego teraz nie będę robił, bo u mnie to jeszcze działa. Że sobie z tego wyjdziemy. Także jak widzicie, wszystkie te funkcje dodatkowe, wszystkie te funkcje dodatkowe działają bez żadnego problemu. Ciekawe, damy sobie zawieszenie, ale prawdopodobnie będę musiał pobrać aktualizację. Kurde, mam nadzieję, że coś widać na tym, na tej kamerze. BMW. Zapłon włączony. Win się zgadza. Automatyczne skanowanie. No tak widzicie, połączył się bez problemu z zawieszeniem. Mamy błędy. Mamy błędy. Odczyt błędów. Tu mamy sensor. Kompresor. Poduszki. Dobra, połączyłem sobie go z telefonem. Udostępniłem mu internet. Właśnie chcę wam pokazać, że działa to tłumaczenie. Macie na przykład teraz wyświetlone to menu, dajemy sobie tłumaczenie. I tak widzicie, wszystko nam przetłumaczył. Sprawdź czujnik poziomu jazdy, usuń tryb oszczędzania energii.
Sprawdź układ zasilania powietrza, sprawdź sprężarkę, sprawdź funkcję podnoszenia opuszczenia i regulacja wysokości jazdy. Powiem wam, że nie bawiłem się tym jeszcze pierwszy raz co teraz robię w tym aucie. Tu widzę, że mamy kalibrację. Przetłumaczymy sobie to. Opis kalibracji wysokości jazdy wykona i regulację wysokości jazdy. Czyli możemy sobie ustawić, jak mamy auto na poduszkach, możemy sobie ustawić zawieszenie. Może teraz to nie będę bawił, bo ja rano wyjeżdżam, żeby czegoś nie popsuć. Możemy sobie jeszcze sprawdzić na przykład akumulator. Powiem wam, że ściągnąłem ostatnią aktualizację i widocznie mi ściągnął też do niego. Mam nadzieję, że widać całe. BMW. Chwileczkę trzeba poczekać. Wydaje mi się, że jest prostszy o obsłudze od tamtego. Tamten miał troszkę to menu takie bardziej rozbudowane. Damy sobie automatyczne skanowanie. Możemy zrobić teraz tak. Mamy opis wymiany baterii i rejestrację. Wykonaj wymianę baterii i koniec. Czyli mamy instrukcję, jak to zrobić, jak to przeprowadzić. Bo tak niektórzy wiedzą, albo może niektórzy nie wiedzą, że BMW jest na tyle głupie, że tu przy wymianie i przy odpięciu akumulatora trzeba go zakodować. Czy tak samo przy ładowaniu. Możemy sobie dać wykonaj wymianę baterii, no i koniec, nie? Także tak jak widzicie, jest na pewno bardzo przydatne. LDR. Język. Tu język prawdopodobnie nie zadziała. Tu mam chyba tylko angielski i niemiecki. To zależy od samochodu, jaki macie. Wtedy możecie mieć więcej opcji różnych. No, tu nawet nie ma BMW. Dobra, wyjdziemy z tego, czyli BMC. Tego nie zrobicie tak, jak myślałem. System start, stop. Tu tego badziewia nie ma, to chyba też to nie zadziała, ale zobaczymy. Pod poprzednim filmem pytaliście właśnie, co można tym zrobić, co można zakodować. Powiem wam, że też tego nie nagrałem jakoś fajnie. Właśnie teraz chcę zrobić bardziej dokładnie i sprawdzić, co tu jest. BMW nie ma. A, niektóre modele wymagają podłączenia do sieci oraz funkcji specjalnych. Czyli może temu nam to teraz nie działa. Co sobie tu jeszcze możemy sprawdzić? Obtryski pytaliście. Zaraz zobaczymy, czy to tu będzie działać. Za chwilę sprawdzimy sobie też na starym Fordzie, czy zadziała. To wiadomo, czym nowsze auto, tym lepiej działa. Zobaczymy, czy na starym Fordzie będzie działać. No, internet mam teraz udostępniony z telefonu. Czasami jak macie jakiś błąd, od razu możecie wejść sobie na internet i sprawdzić. Szybciej to zrobić tak szczerze z telefonu niż z tego. Mamy sobie tłumaczenie. Mamy tak, opis regulacji dawki wtryskiwacza, wykonaj regulację dawki wtryskiwacza. My tego teraz nie będziemy robić, bo nie zmieniam tych wtrysków, u mnie to dobrze działa. Spróbujemy zobaczyć jeszcze, czy jakieś błędy nam teraz znajdzie. BMW. Najpierw na tym drugim aucie wam pokażę, o co chodzi z tym internetem, że możecie się połączyć i odczytać sobie te błędy. I sprawdzić sobie te błędy na internecie od razu bezpośrednio z tego urządzenia. Na pewno jest takie bardziej intuicyjne w obsłudze, jeśli chodzi o ten i o tamten model. Wydaje mi się, że ten jest dużo prostszy. Charge sobie na pewno z tym poradzi. Następny. Wyłącz zapłon. Wyłącz zapłon, poczekaj 10 sekund, włącz zapłon.
No nie będziemy się z tym bawić. No i każdy taki raport możecie sobie wydrukować. Tak samo na tym, jak i na tamtym urządzeniu. Każdy raport możecie sobie zapisać albo w PDF-ie, albo wydrukować, albo możecie bezpośrednio z niego wysłać sobie PDF-a na pocztę, na maila. Czy do siebie, czy do klienta. No, a teraz już nic nie wyskoczy, bo byłyby czas... O, jest jeden błąd. Poczekajcie na chwilę. Dobra. Wejdziemy sobie na to. No i dobra, zaakceptowałem te warunki. No i Darby ci od razu się wam połączył z internetem, także nie musicie sprawdzać na komputerze. Czujnik zanieczyszczenia powietrza. Aha, czyli to był błąd tego AUC. Mniejsza z tym. Wynik ktoś tak bardzo często psuje ten sensor, że to jest nieporozumienie. No a Darby ci, macie od razu filmy, możecie sobie sprawdzić. Możecie sobie od razu sprawdzić na jakichś forach, co ten błąd oznacza, jak go usunąć. Także myślę, że dla osób, które nie mają o tym pojęcia, też to jest bardzo przydatne, bo od razu bezpośrednio możecie się połączyć i sprawdzić sobie to. A tu i teraz tu. No i od razu się nam połączył z internetem i wyszukał nam ten błąd. Tutaj widzicie filmy. No i fora różna, opis, co to może być, jak to zrobić. No i teraz TR, moje podsumowanie na koniec. Tak jak mówiłem, pod filmem z lunchem macie link z rabatem. Ten rabat jest zmienny. Nie jestem wam w stanie powiedzieć na ten moment, jaki on jest. Tak samo będzie z tym urządzeniem. Też macie link z rabatem. I ten rabat też może być raz większy, raz mniejszy. Musicie już sobie patrzeć, bo oni też mają swoje promocje. W każdym razie, jak ten film wejdzie, to wtedy będą jakieś dni u nich obniżonych cen, będziecie mieć na pewno najlepszą cenę. Podsumowując, jeśli ktoś potrzebuje zrobić takie naprawdę proste czynności, jak sprawdzenie błędów i wykasowanie, wystarczy wam to urządzenie. Jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, jakieś adaptacje, wtryski, nie wtryski, adaptacje różnych rzeczy, wybierzcie sobie to urządzenie. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam urządzenie diagnostyczne marki Kinbolen S6. Dobra, i teraz pytanie do mnie. Dobra, sprawdzimy to sobie teraz na BMW. Włączam zapłon. Kurwa.